umówiliśmy się w tajnym miejscu na stacji twojej. No to może ten, słuchaj, no było tak. Może opowiem o początku, jak to było, co? Mam nadzieję, że nikt nas nie przyłapie na tej wymianie. O kurde, ale to policja nie. Ja się przestraszyłem, przepraszam. I jakoś po tygodniu dostaję na Messengera zdjęcie. Zaraz wam pokażę. I tak zaczęła się ta historia. I tak się zaczęła ta historia. I dostałem takie zdjęcie. O właśnie. Zobaczcie. No i jak dostałem to zdjęcie, i napisałem, nie, że cieszę się, że właśnie wysłałem, że tak bezinteresownie i że taką radość ma z tego, nie? No i później tam dostałem, nie wiem, chyba to rodzic napisał, że właśnie dzieci są z porażeniem. Zadowolone. Tak, zadowolone i są chore, chorują na porażenie mózgowe, wiesz? No. I któregoś dnia tam odwiedziliśmy właśnie. Się okazało, że to był Adaś. I tak od 2 lat jeździmy do Adasia. Byliśmy raz, 2, 3, 4, chyba z 5 razy. I teraz no to 6, nie raz. No. Zawsze Adaś wspominał o tobie, no. Bo mówi Kubę ogląda, podoba mu się jak Kuba jeździ na krosie, wiesz? No. Z Danielem byliśmy, Daniel jeździł na tym, na kładzie. No. Ja byłem z Markiem. Marek jeździł na... Nie, Marek nie jeździł, ja wtedy jeździłem na kole, bo Adaś strasznie lubi motocykle i kłady. I ostatnio byliśmy chyba z Danielem i nawet posadziliśmy Adasia właśnie na tego kłada, żeby no sobie tak zobaczył tego. I w sumie te wszystkie wyjazdy to były takie motywacyjne, bo jak byliśmy pierwszy raz, z Adasiem jest coraz gorzej. Za 1 kilometr opuść rok do drugim zjazdem w Toruńska. Wcześniej jeszcze stał na nogach, teraz już nie stoi. Musi po prostu dużo trenować. I dlatego zaczęliśmy tam jeździć, żeby go właśnie do tego motywować. Taka historia była. Pokażę wam zdjęcia z tych jeszcze innych wyjazdów. A zaś jak dostał kask od nas z autografem, to praktycznie... O, to jest taka opuścił ląd do drugim zjazdem w Toruńsku. Tu dostał od nas koszulkę Adventure Teamu. Chodził tak długo w niej, aż po prostu już tych napisów nie było. Tak mu się podobała ta bluzka. Tu dostał od nas też kask z autografem. Za 12 km skręć w prawo, aby włączyć się do ruchu na S10 w kierunku A1. Z KTM-em. Tu wszędzie, gdzie tylko widzimy, to Adam właśnie z kaskiem. I tak zaczęła się właśnie ta historia, jak poznaliśmy Adasia. No i teraz mamy przed ekipą wielka wyprawa właśnie. A zobaczycie w dalszej części po prostu, co to będzie. Zobacz, Daniel ma taki zegarek, wiesz, i tam taka mycha jest. Naprawdę. No tam ma taki tam przejrzysty. Widziałeś taki zegarek? Nie. A jednak takie istnieją. Ja, Daniel, tak mi wstyd było, głupio, czy byś mi taki zegarek też załatwił? Co? Tak? Dobra, dzięki już z góry. Też chyba taki też? Będziemy mieli wszyscy w ekipie. To jeszcze Sławasowi, ale nie wiem. Sławas to jeszcze z nami jeździ, czy coś? On tam coś, nie wiem, czy... Jeździ? Jeździ! Sławas też jeszcze w ekipie jest, tylko o dzisiejszym wyjeździe nic nie wie. Dobra, wyłączę, bo bateria mi się skończy. Bateria jest. Umówiliśmy się w tajnym miejscu na stacji Twoja, to ja. Twoja, to ja. Też tam będzie ekipa busem. Zrobimy jakąś, nie wiem, co tam będziemy robić. Jest, jest ta stacja, jest, jest. Skręcamy. Przybycie Warszawska. Yes. Jesteś u celu.
mam nadzieję, że nikt nas nie przyłapie na tej wymianie. O kurde, ale to policja, nie? O, są już busem uszykowani na przepakowanie. Oj, moje nogi. Spokojnie, spokojnie. Siema. Siema. Czekaj. Ale wiesz co, jednego tylko bierzemy, a tam przepakujemy, bo mamy jeszcze na busie coś. Bo to jest ile? 180. Tak, ale to jeden i drugi bierze ten. Tak. Ale do siebie weźmiemy na razie ten prezent. Ubierzemy go. Nie? A, czyli nie macie miejsca, żeby dwa zapakować? Teraz nie. Ja trzymam. Paliwo macie w razie czego? Nie mamy, jest, nie mamy. Jest prawie pusty. Aha. Nie mamy, ale w butelkę. Daniel, paliwo załatwimy jakieś? Stacja, nie? No, tylko nie mamy w co nalać. Ale to składa możemy, no. Dobra. Widzimy nowy płat. Jeden jest prezentem. Tu też nie ma? To daje, no. On jest jakoś blokowany teraz, nie? Nie. Tylko on jest o tyle, wiesz, spoko, że on ma trzy biegi, nie? On ma trzy do góry i wsteczny, wrzucasz jedynkę i on ma jedynkę szybki. No nie da rady, żeby... Jest! Wjeżdżaj! Wjeżdżaj, Daniel! Dasz radę! No to ja cię złapię! O, nos! Czekaj! A tamten jest jak? Ktoś taki duży czy większy? Mniejszy. To będzie tutaj. No siedzący! Kubany wjechał. Dymek! Dymek! Kurczę, zimno mi się w ręce robi. Możesz iść po kokardę. Kokardę? No, tu leży. A. Tu. Ja tylko nagram jak ten. Wprowadzacie. Dobra. I pójdę. Poczekaj. O, to się łatwo weźmie. Idę po kokardę. Siema Maciej. Siemanko. Puszę tak. Mam gumki. Ale gdzie to dać? Tu? Nie wiem, tu na górę na kierownicy. Na górę! Wykaż się kreatywnością. Właśnie myślę. Jak to w ogóle chcecie ten? O, Mikołaj! 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 No i doczekałeś się. Jednak dobre miałem przeczucia, doczekałem się tego. Doczekałeś się. Mikołaja. Parę lat czekałeś, ale warto. Parę lat czekałeś, ale warto było. Drugie te ołówki mi nie są potrzebne, bo i tak ja mam ołówki, wszystko po dwa. Siema, siema. Kuba koniecznie chciał odwiedzić Adasia, pokazać mu jak latać bączki bokiem, tak? Jak bączki kręcić? Patrz! Adaś będzie wiedział ten planekcji. No. Co jeszcze tam masz? Jakie prezenty? Ale dużo tego jest.
Jedno. Black Opso! Siema! Siema! Prezenty! Proszę! Dziękuję! Dzień dobry! Dzień dobry! Dziękuję. Siema! Siema! Jak? Dobrze! Dziwo! Człowieku, jak kurde moc ten ma, Kajo! Ma moc! Czujesz tą moc? Człowieku, no pewnie, a co ty myślałeś? O człowieku, a co myślałeś, że ci dwa konie damy? No masz 15 pewnie, no, albo lepiej. A tak, no. Do pokoju. A tutaj plakaty mam. Nie będziecie jeździć te. O! O! Plakat. No. No kotek. Najlepszy mój moderator na live'y. No. Zaraz zrobimy live, jak będziemy wracać. No. A kłada nie masz? Mam, ale koła mam, pospadały nam. Zobaczysz. Jak? No na torze byliśmy i nam pospadały. Za mało powietrza i zakręty wchodziliśmy. Skoki i pospadały. A ty masz kłada? No też ma, ale też mu koło spadło. Jak? No normalnie, no. Jechałeś torem? No, torem. I ten i powietrze zeszło i felga i się tu tak wiesz. Na flaku. A mówić można. Będę pomałeć. No. Nie, no nie idzie napompować, bo trzeba, wiesz, łyżką trafić w rant i wtedy napompować, nie? A ja nie wiem, czy nie zniszczyłem i Kuba. Jutro ściągnę i do wulkanizatora, nie? No. Także lipa. No. Ale słuchaj, wyczailiśmy ci tutaj jazdę, jak będzie ciepło. Trzeba ściągnąć Black Opso ten, żeby więcej na biurku było. No. Już ci mówię, jak tu się jedzie w lewo, to jest las i jest taki parking. To na tym parkingu. Mm-hmm, przy drodze. Tu w lewo. I kawałek jest. A, tam! Daj, Agacie. Fajny kotek, mleko. I ten. Poznałaś Agata, czy nie? Tak. A pops, opaskę załóż. A szkoda ten. No. No daj. Ale ja chcę, żeby nie spadł. Ale nie, no wszystkiego nie dasz na raz. Opaskę daj na rękę. Patrz. Pani kład. Mocniej. No to nie o. O. Nie no widzisz, odblaskowa. Pani kład. Jak będziesz oglądać, jak Adaś jeździ, to... Szkoda te opony. No widzisz, no ale... Jak człowiek wariat, to widzisz. No. Chce jeździć, to jeździ na maksa. No i coraz lepiej, coraz lepiej. Dobre, Kajo. No. Dobre, no a co? No, jeździłem. Widziałem. No. Lecimy. Lecimy, Adaś, na chwilę tylko, bo musimy na obiad jechać. Jeszcze mamy ponad godzinę jazdy. Ja nie ponad muszę. Nara, ja trzymaj się. Muszę. Ty nie musisz. A ten, kiedy jedziesz? No, jak będzie ciepło. No, nakłady. Kuba cię bączków nauczy. Pokaż, jak się trzeba wychylać na bączki. Jak? No, ja te bączki... I co, inny świat, inne życie teraz jest, co? Ale powiedz sam, no powiedz. No jak teraz jest? Jak u ciebie teraz jest z tym kładem? Powiedz. Inny świat. No, un duro tylko. Przyjaciel twój. No. Wiedziałem, że tak będzie. No, a Kubę cynek widziałem dzisiaj. Odcinek. No, widziałem. A, no. Kuba majster. Ja majster, obydwa majstry. Jak się dorwiemy, to już nas wyzywają, że tylko jak wsiądziemy na kłady, to tylko bączki robimy, nawet tam, gdzie nie wolno. Ja bączki nie umiem. Umiesz, to każdy umie, wiesz? Bo to w naturze jest. No. No, na wózku już próbuj, tylko dobry przechył, no. Nie chcę się wyłudzić. Zaraz idziemy do tam, do pokoju. No, dobra. A szkoda, nie ma ten... Nie ma opon. No szkoda, no ale widzisz. Ale jak sobie pijechałem się. No. Mlekiem. Innym razem. Pijeć tak głośno. Co ten kot robi? Pijeć głośno. Akrobata. Co? Pijeć głośno, jak będzie lato to... No, wiosna już jak będzie, nie? Patrz jaki kot. Tak, przyjedziesz uczyć? No, ninja kot. Ninja kot. No, to trenuj, pamiętaj. No.
No. Trenuję. Nara. Chyba. No. Już próbujesz chodzić? No. No. No, no to dobrze. Na idzie ostro. Na razie, Agata. Cześć. To jest moje pecha. To jest munduro. Agatę nauczysz, będziecie razem. No, Agatę, tak będzie. Tak co? Na tył, trzymaj na tył. Się. Widzowie, Adaś to już się zmienił. Inny chłopak normalnie. Niedzielek? Tak. No, inny chłopak. Wesoły, zadowolony. Zadowolony, no bo enduro. Tak. Nie Robert, tylko enduro. No. Enduro najlepsze. Ja już wyłączę kamerę. No. Tymczasem. Tymczasem. Pojedziemy sobie tam, okej? Okej. To jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.